Nie udało się znaleźć właściwego kandydata na naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska w Suwalskim Ratuszu. Ogłoszony pod koniec grudnia konkurs wprawdzie wzbudził zainteresowanie, o stanowisko aplikowało kilku kandydatów. Po weryfikacji formalnej komisja spotkała się z kandydatami na indywidualnych rozmowach i tu nastąpiło rozczarowanie. Ani jedna osoba nie uzyskała choćby połowy możliwych do zdobycia punktów. Kierowanie Wydziałem Ochrony Środowiska to trudna i wymagająca praca, ocenia Kamil Sznel, rzecznik prasowy prezydenta. Dodaje, że wymaga też sporej wiedzy, a tej w ocenie komisji po prostu kandydatom brakowało. Dlatego gremium rekomendujące nowego naczelnika po prostu nie wskazało spośród kandydatów żadnej osoby, która byłaby w stanie zagwarantować właściwy nadzór nad sprawami środowiska i odpowiednio pokierować pracami wydziału. W poniedziałek 14 lutego ogłoszony został drugi konkurs na to stanowisko. Aplikować tym razem można do 11 marca. Wszystkie szczegóły dotyczące wymagań stawianych kandydatom znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Suwalskiego Urzędu Miejskiego.